Witajcie na dzisiejszym live'ie. Ja się nazywam Gosia Jackowska, to jest Kwadrans z Jackowską i dzisiaj będziemy rozmawiać o witaminie D, szczególnie latem, czyli o tym, czy warto suplementować witaminę D cały rok, czy może nie ma takiej konieczności, jakie są zalecenia dotyczące suplementacji witaminy D. W ramach też informacji na początek przypominam, że dzisiejsze nagranie powstaje we współpracy z producentem suplementów Naturel. To nie oznacza, że ja będę Wam mówić konkretnie o suplemencie danej marki, tylko jest to dla mnie wsparcie do w ogóle w przygotowywaniu i w tworzeniu dla Was treści, które możecie później oglądać i słuchać za darmo. Wszystkie kwadranse, wszystkie moje live'y są zapisane i dostępne na YouTubie i na Spotify. I ten też będzie. Można zadawać pytania w trakcie, postaram się na nie odpowiedzieć. No dobrze, to w takim razie przejdźmy do tego tematu witaminy D. Dlaczego jest to w ogóle ważny składnik? O witaminie D się mówi bardzo dużo i chyba im więcej wiemy, tym więcej z perspektywy takiej naukowej, no bo głównie ona się kojarzy z tematem kości, wzrostu mineralizacji kości, bo rzeczywiście jest niezbędna do wykorzystania wapnia i rzeczywiście jest ważnym składnikiem wpływającym na to, jak są te kości mineralizowane, czyli jak się ten wapń wbudowuje w kości. I niedobory witaminy D u dzieci szczególnie są niebezpieczne, bo mogą prowadzić do krzywicy, czyli nieprawidłowego rozwijania się tych kości. No i to jest taka zmiana, która już pozostaje z nami na całe życie, więc faktycznie negatywnie wpływa na to, jak rozwija się szkielet. Ale to nie jest jedyne działanie witaminy D. Dlatego, że o ile w tym właśnie okresie dzieciństwa wpływa na ten wzrost, rozwój i wydłużanie się kości i na odpowiednią mineralizację ich, no to oprócz tego witamina D jest ważna nie tylko u dzieci. Ona jest też ważna u nastolatków, młodych dorosłych, dlatego że ta mineralizacja kości się dzieje się w tych pierwszych 20 kilku latach życia. Więc jeśli macie małe dzieci, starsze dzieci albo sami jesteście jeszcze takimi młodymi dorosłymi, no to ta witamina D i wapń są szczególnie ważne i wtedy bardzo trzeba na to zwracać uwagę. Ale jeśli jesteśmy starsi, to nadal witamina D jest bardzo ważnym składnikiem. Po pierwsze dla ryzyka osteoporozy, tu dla kobiet szczególnie takich bliżej 40 i 50. I generalnie w całym naszym organizmie są receptory witaminy D, co nam daje informację, że ona jest potrzebna wszystkim naszym komórkom. Ona wpływa na to, jak komórki się dzielą, jak się tworzą nowe komórki, na różnicowanie tych komórek. Wpływa też na układ odpornościowy, a więc niedobory witaminy D zwiększają ryzyko na przykład chorób autoimmunologicznych, chorób alergicznych, nawet chorób nowotworowych. Też zaburzeń wytwarzania insuliny, więc w chorobach takich związanych czy z zaburzeniach działania insuliny, poziomu glukozy, też witamina D jest bardzo ważnym składnikiem. Niedobory witaminy D też wpływają na zwiększenie ryzyka np. chorób układu sercowo-naczyniowego, tam też wapń i gospodarka wapnia jest bardzo ważna. Szczególnie na nią zwracamy uwagę dlatego, że trudno jej dostarczyć tylko z dietą. Też bardzo charakterystyczne, szczególnie w tych krajach w naszej szerokości geograficznej, to, że większość z nas nie ma wystarczającej ekspozycji na słońce. Dlaczego to słońce jest ważne? Dlatego, że tak naprawdę większość, czy w zasadzie cała potrzebna nam witamina D może być produkowana w skórze pod wpływem działania promieni słonecznych UVB. No i gdybyśmy spełniali pewne warunki związane właśnie z tą ekspozycją na słońce, to moglibyśmy w ogóle nie suplementować witaminy D i mielibyśmy jej wystarczająco dużo w naszym organizmie, ale warunek, żeby tą witaminę D produkować w odpowiedniej ilości w skórze, z tej syntezy skórnej, warunek jest taki, że należy codziennie między 10 a 15 eksponować przynajmniej 18% swojego ciała, zaraz powiem, jak to zrobić, ile to jest, przynajmniej 18% powierzchni swojego ciała, swojej skóry na te promieniowanie UVB. No i tu pojawia się kilka wyzwań związanych z tym. Po pierwsze, w Polsce nasza szerokość geograficzna powoduje, że my właściwą ilość tego słońca mamy między majem a wrześniem. Czyli od maja do września, gdybyśmy codziennie się przez 15 minut między 10 a 15 eksponowali swoją skórę pod warunkiem, że mamy
odsłonięte ramiona i krótkie spodenki, czyli musimy mieć odsłonięte podudzia. No to wtedy przez te 15 minut między 10 a 15 codziennie od maja do września to by była taka ekspozycja, która by zapewniała, że mamy wystarczającą ilość tej produkcji witaminy D. Pod warunkiem, że jesteśmy zdrowi i mamy prawidłową masę ciała. I teraz to jest pierwsze wyzwanie, czyli ilość tego słońca w naszej szerokości geograficznej. I jest go wprawdzie coraz więcej, ale nadal nie mamy tej odpowiedniej ilości słońca przez cały rok. To jest pierwsze wyzwanie. Drugie wyzwanie jest takie, że stosujemy kremy z filtrem, zresztą bardzo słusznie, no bo promieniowanie słoneczne może też zwiększać ryzyko nowotworów skóry, starzenia się skóry, więc też nie jest jednoznacznie korzystne i nie tylko o tą witaminę D nam pomaga zadbać, ale też no jest dla nas po prostu niebezpieczne, szczególnie dla małych dzieci, które w ogóle do końca trzeciego roku życia w ogóle nie powinny być na słońcu takim bezpośrednim, bez żadnej ochrony przeciwsłonecznej. Więc z jednej strony chcemy, żeby miały kontakt ze słońcem i żebyśmy my mieli kontakt ze słońcem, żeby ta witamina D się produkowała, a z drugiej strony musimy się chronić przed negatywnym wpływem tych promieni słonecznych, więc na przykład stosujemy kremy z filtrem. Druga sprawa, czy może już trzecia, kolejna sprawa, to jest to, że zanieczyszczenie powietrza, ale też zachmurzenie, ale też ilość naszej tkanki tłuszczowej, ona będzie pogarszać to wchłanianie witaminy, czy produkcję witaminy D, to są czynniki, które znowu wpływają negatywnie na produkcję witaminy D w skórze. Więc w praktyce bardzo trudno jest zapewnić sobie odpowiednią ilość tej ekspozycji na słońce, na promieniowanie UVB, żeby tej witaminy D produkować sobie w skórze wystarczająco dużo. Oczywiście możemy w diecie znaleźć produkty, które dostarczają witaminy D. To są ryby i owoce morza, przede wszystkim tłuste, bo witamina D się rozpuszcza w tłuszczach. To są też produkty wzbogacane w witaminę D, na przykład margaryny albo napoje roślinne na polskim rynku to będą przede wszystkim. To są też produkty mleczne w niewielkim stopniu i niektóre grzyby, ale z diety możemy sobie dostarczyć około 20% tylko tego zapotrzebowania, które powinniśmy sobie dostarczyć. W związku z tym, jeśli mamy niewystarczającą ekspozycję na słońce i nieodpowiednią ilość witaminy D w diecie, zalecane i wskazane jest jej suplementowanie po prostu w zasadzie w całej populacji, czyli we wszystkich grupach wiekowych zalecane jest suplementowanie witaminy D. Teraz Wam powiem, w jakich dawkach. Również, co ważne, wiadomo, że w Polsce zdecydowana większość osób ma niedobory witaminy D. Powiedziałam Wam, czym to może grozić, więc myślę, że nie trzeba się bardzo dużo zastanawiać, żeby jednak tą witaminę D po prostu suplementować na co dzień. Różne są dane, ja tu znalazłam, że 50-70% dorosłych Polaków ma niedobory witaminy D, w innym źródle, że 90% dorosłych Polaków ma niedobory witaminy D, więc myślę, że to jest taki bardzo powszechny problem i no właśnie tym bardziej potwierdza konieczność tej suplementacji. Poziom witaminy D w organizmie można zbadać. Bada się metabolit tej witaminy 25-OHD. W zależności od poziomu tego metabolitu, czyli tego poziomu witaminy D w krwi, możemy wiedzieć, czy mamy tej witaminy D wystarczająco dużo, czy mamy jej za mało, czy mamy jej może za dużo, bo to też się zdarza. I idealnym rozwiązaniem byłoby właśnie sprawdzanie sobie na przykład raz na pół roku poziomu witaminy D i na jej podstawie po prostu prowadzenie suplementacji. Generalnie rekomendacje są takie, żeby w przypadku osób, które mają tą ekspozycję na słońce, taką jak Wam powiedziałam wcześniej, to że można tej suplementacji nie stosować, ale nadal jest ona bezpieczna i rekomendowana przez taki zespół specjalistów, który opracował te normy, więc możemy ją suplementować przez cały rok. Dawki dla dzieci to jest w pierwszym półroczu 400 jednostek międzynarodowych dziennie. To są takie dosyć powszechnie znane rekomendacje, bo dzieciom zwykle suplementujemy witaminę D i tam pamiętamy, że do 6 miesiąca to jest 400, później jest 400-600 jednostek. Dla dzieci między 1 a 10 rokiem życia zalecana jest suplementacja 600-1000 jednostek międzynarodowych dziennie. Dla nastolatków do 18 roku życia 800 do 2000 i podobnie dla dorosłych 800 do 2000. U osób starszych i u osób z ciemną karnacją oraz dla osób z otyłością zalecane są wyższe dawki.
więc też trzeba na to zwracać uwagę. No i są też wytyczne dotyczące ciąży i karmienia piersią. W przypadku ciąży i w przypadku laktacji zalecenie jest takie, żeby najlepiej na samym początku tej ciąży oznaczyć poziom właśnie witaminy D we krwi i w oparciu o ten wynik stosować suplementację. To jest najbezpieczniejsze rozwiązanie. Natomiast jeśli to oznaczenie jest niemożliwe, ono zwykle wymaga takiego badania, które jest płatne. Jeśli nie jest możliwe zrobienie badania poziomu witaminy D we krwi na początku ciąży, no to rekomendowana jest suplementacja 2000 jednostek przez cały czas trwania ciąży i laktacji. Ważna też jest informacja taka, że nawet jeśli dziecko karmione piersią ma suplementowaną witaminę D, a powinno, to nadal mama powinna też sobie suplementować te 2000 jednostek dziennie. To jest ważne również dla Waszego zdrowia. Tu się pojawiło pytanie, czy ja mam zapisane te informacje dotyczące dawek suplementacji witaminy D na blogu. Tak, tam mam na blogu taki artykuł, w którym są opisane zalecenia dotyczące suplementacji i poziomów prawidłowych dla właśnie dla ilości witaminy D we krwi. W grupie ryzyka są osoby z otyłością, dlatego że tkanka tłuszczowa wiąże witaminę D i też generalnie wygląda na to, że osoby z otyłością mają niższe poziomy witaminy D, dlatego dla nich jest zalecana nawet podwójna dawka witaminy D, u dzieci też, jeśli mają otyłość. W przypadku dzieci karmionych mlekiem modyfikowanym, z takich obliczeń, które znalazłam, wynika, że jeśli dziecko pije litr mleka modyfikowanego dziennie po 6 miesiącu życia, no to powinno dostawać w tym mleku modyfikowanym odpowiednią ilość witaminy D. Natomiast tak sobie myślę, że w praktyce 1000 litr mleka modyfikowanego mogą pić małe niemowlęta, natomiast takie po 6 miesiącu, 6, 7, 8 miesięcy może, jakieś takie bardzo nienajedzone. Natomiast większość dzieci już bliżej końca pierwszego roku życia nie pije aż tak dużo tego mleka modyfikowanego, więc też ważne jest, żeby zwracać uwagę właśnie na spożycie witaminy D z dietą w przypadku dzieci karmionych mlekiem modyfikowanym i tak u nich pewnie będzie wskazana suplementacja tej witaminy D. Ważna informacja jest jeszcze taka, że witaminy D z tej ekspozycji skórnej, czyli z tego słońca, nie można przedawkować. Natomiast jeśli mówimy o suplementacji witaminy D, to uwaga, bo ją można przedawkować, tą z suplementów, więc trzeba uważać, żeby, szczególnie w takich sytuacjach, w praktyce sobie myślę, szczególnie jeśli ktoś Wam powie, że musicie stosować większą dawkę niż te, które wspomniałam, które wynikają z zaleceń. Albo jeśli stosujecie różne suplementy, bo witamina D będzie też w tranie, często jest też w jakichś preparatach z DHA, jeśli są z oleju rybiego, no bo w oleju rybim jest też naturalnie witamina D. I jeśli stosujecie jakieś multiwitaminy albo podajecie dzieciom multiwitaminy, to sprawdźcie, ile tego w sumie tam będzie, tej witaminy D. Nie powinno jej być więcej niż te rekomendowane dawki. A jeśli macie wątpliwości i będziecie przy okazji robić jakieś badania krwi, to myślę, że warto też zbadać, kosztuje kilkadziesiąt złotych to badanie, chyba 40, 50, coś takiego, to warto by było też właśnie sprawdzić ten poziom witaminy D, szczególnie jeśli macie wątpliwości, czy suplementować, ile suplementować i czy mamy niedobory albo nadmiary. Objawy nadmiaru witaminy D to może być spadek apetytu, to mogą być bóle głowy, zaburzenia rytmu serca, w przypadkach takich bardziej skrajnych kamica pęcherzyka żółciowego lub kamica nerkowa. I na to warto zwrócić uwagę też u osób, które mają zaburzenia pracy nerek, czy pęcherzyka żółciowego, czy wątroby, bo wątroba też bierze udział w tym procesie wykorzystania witaminy D. Wniosek chyba jest taki, dla mnie przynajmniej, że niemal wszyscy potrzebujemy suplementacji witaminą D, szczególnie jeśli nie jesteśmy narażeni na kontakt z odpowiednią ilością światła słonecznego, szczególnie jeśli mamy otyłość, szczególnie w przypadku małych dzieci i szczególnie jeśli jemy mało tych produktów bogatych w witaminę D. Jestem jak najbardziej za tym, żeby witaminę D suplementować. Nie będę Wam tutaj reklamować konkretnych produktów, ale myślę, że dobrze jest wybrać taki preparat, który będzie łatwo Wam stosować, no po prostu. Jeżeli dziecko woli kropelki, to niech będą kropelki. Jeśli jest w stanie jeść jakieś, nie wiem, jeśli jest w stanie jeść tran albo inne takie bardziej na zasadzie czegoś do ssania, to też jest super.
Jeśli jesteście w stanie łykać tabletki, no to łykajcie tabletki. Ważne, żeby tą witaminę D suplementować i jak macie możliwość, to ją po prostu co jakiś czas sobie zbadać, czy mamy odpowiednią ilość. Dobrze, tutaj jeszcze mam ostatnie pytanie. Czy takie kropelki trzeba brać przy czymś, w jakimś jedzeniem, by się wchłaniały? Najlepiej jest brać witaminę D razem z posiłkami i faktycznie lepiej jej nie łączyć z produktami o dużej zawartości błonnika, ale takich typu otręby. Raczej poza tym nie ma specjalnych zaleceń. Ja też gdzieś trafiałam na takie informacje, żeby nie przyjmować witaminy D na koniec dnia czy wieczorem, bo może zaburzać sen, szczególnie u dzieci. Nie znalazłam źródła na ten temat, więc nie mogę tego potwierdzić. Myślę, że to też jest tak, że musicie po prostu zobaczyć, jak wasze dzieci się będą czuły, bo to szczególnie w przypadku dzieci. U niemowlaków czasami bywa tak, że jak dostają witaminę D w jakiejś formie takich kropelek, nie wiem, mogą tam być jakieś oleje czy coś, to czasami te kropelki na przykład wywołują ból brzucha, ale to nie jest kwestia witaminy D, tylko bardziej tego, w czym ona jest rozpuszczona, więc też trzeba to sprawdzić. Słuchajcie, w takim razie dzisiejszy live będę już kończyć. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeszcze raz dziękuję za wsparcie i współpracę producentowi suplementów marce Naturel, dzięki której ja się zbieram i szykuję dla was nagrania. Dziękuję za komentarze i za informację, że bardzo fajny live. Jeśli chcecie więcej informacji o żywieniu mam i dzieci, to zapraszam na Spotify i zapraszam na YouTube Kwadrans z Jackowską. Zapraszam do komentowania, zadawania pytań i pisania do mnie, co byście chciały posłuchać, czego Wam brakuje, jakich informacji, a ja będę szykować kolejne tematy. Do zobaczenia i do usłyszenia.